Panie Radosławie, jak pan z perspektywy czasu ocenia ten nieprzyjemny incydent sprzed paru miesięcy? No, jeszcze się nie skończył, także no, na dzień dzisiejszy na pewno sprawa stanęła w jakimś martwym punkcie, świadkowie są przesłuchiwani, no i czekamy teraz na decyzję prokuratury. Jak sądzę, no na pewno zostaną nam postawione zarzuty chociażby z urzędu, bo teraz gdybyśmy ich nie mieli, to no to policja zostałaby w dziwnym świetle, a no naciski widzę są takie, żebyśmy jednak zostali oskarżeni. Chociaż wydaje mi się, że nie ma powodów czy dowodów na to, ponieważ film jednoznacznie pokazał, że to policja zachowała się agresywnie i wydaje mi się, że w dużej mierze no, oczyszczał nas z tych zarzutów, które zostały nam postawione. Ponadto także ci świadkowie, którzy byli na filmie i którzy świadczyli na naszą korzyść. Także no, no, czekamy tak naprawdę, jesteśmy w kontakcie z adwokatem, który po prostu no, że tak powiem, śledzi tą sprawę i da nam znać, kiedy będziemy po prostu musieli stawić się w sądzie. W pewnym momencie sprawa nabrała takiego wymiaru, że oto źli piłkarze zaatakowali dobrych policjantów. To był pierwszy taki oddźwięk, znaczy generalnie za jakimś takim rozgłosem prasy brukowej, która no, niezależnie od prawdy zawsze pisze po prostu to, żeby na przykład jeżeli ja jestem w to zamieszany, czy tam na przykład jakaś jeszcze inna medialna osoba, to żeby po prostu było to źle wyglądające dla nas, czy tak zwany czarny PR i jechali strasznie, że byliśmy pijani, że ich pobiliśmy, że ich zmasakrowaliśmy. Film pokazał zupełnie co innego, czyli odarł tak naprawdę z prawdy albo pokazał prawdziwe oblicze gazety Fakty Super Express, czyli kłamstwo, nieprawda i wymysły. No i tak jak mówię, no i teraz wyszło jednak na odwrót, że to właściciel hotelu został uderzony, nie reagując, nie zachowując się agresywnie przez policjanta w twarz, później jeszcze w żołądek. Także tak jak mówię, no ten film nie był tak jak niektórzy sugerowali, oczywiście manipulowany. Biegły sądowy go sprawdza, to trwa około 2-3 miesięcy, także trzeba będzie pewnie jeszcze poczekać na ekspertyzę, chociaż jak sądzę, gdy ekspertyza będzie taka, że film jest prawdziwy, oczywiście nie zostanie to nagłośnione tak bardzo, jak mówiło się o tym, że być może jest sfałszowany, co jest dla mnie zupełnie śmieszne, bo zarówno Tomasz Lis, jak i my nie pokazywalibyśmy tego w programie, gdyby to było sfałszowany materiał, bo to jest kryminał, prawda? Miał pan dość prasty i całego szumu medialnego wokół pana osoby, bo to nie jest taka pierwsza sytuacja. Wie pan, to jest tak, że tutaj się zaczynają robić dziwne rzeczy, tak jakby ta ostatnia sprawa. Kiedy miałem być świadkiem w procesie bananowym, jak to nazywam, i nie stawiłem się trzykrotnie i zostało wydane orzeczenie, aby mnie zatrzymać, doprowadzić do aresztu i przetrzymać tam 30 dni. Akurat tak się stało, że no, pierwsze dwa razy nie mogłem z powodu wyjazdu, chyba raz byliśmy na obozie, później na zgrupowaniu przedmeczowym. Wysłałem raz pismo wcześniej do prokuratury, że nie mogę się stawić i proszę o przesłuchanie mnie w Warszawie. Tym bardziej, że ja nic do tej sprawy nie wniosę, bo nic nie widziałem, tak? I akurat na treningu kilka dni temu dostałem dość mocno w paca, zerwałem torebkę stawową, tam naciągnąłem więzeł, mam krwiaki, no i robiłem sobie badania różnego rodzaju. Nie mogłem się stawić kolejny raz, oczywiście wszystkie swoje zwolnienia wysłałem. No i na szczęście rzeczywiście tam prokuratora się przyjęła do tego, że oddalono mi to zatrzymanie i oczywiście 26 listopada stawię się i to, co mam do powiedzenia, czyli to, że nic nie widziałem, na pewno powiem. Już na koniec wróćmy na boisko, właściwie około boiska. Jak pan się odnajduje w tej nowej Polonii? Normalnie, to jest... Pan w piłkę gram już wiele lat. My się z zawodnikami z Polonii, z Grodziska, który został kupiony przez Polonię, znaliśmy wcześniej, także tutaj problemu nie było z aklimatyzacją.